Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie jakby dokończenie tego tematu z tym Axisem. Powiem wam szczerze, że boję się rozkręcać to urządzenie i ciągle się zastanawiam, czy to robić, czy po prostu sobie nie odpuścić tego tematu, bo to jest naprawdę drogi sprzęt i nie chciałbym tu czegoś spierniczyć. Nie pamiętam, czy na tym pierwszym filmiku rozbierałem to urządzenie, znaczy się w sensie ściągałem tylko tutaj z wierzchu tą klasykową obudowę, czy wam pokazywałem, jak to mniej więcej wygląda w środku. Dlatego dzisiaj wam to postaram się pokazać. No i mówię, ciągle waham się, czy po prostu próbować dostać się tam do tej wnętrza, tej płytki i tak dalej. Bo jak coś tutaj pójdzie nie tak, no to no słuchajcie, sprzęt drogi, no to jest. No w tysiącach, tak? W tysiącach złotych. Cztery koła. Taki w sklepie. Czy nawet więcej. Jest odpowiedzialność i to bardzo duża. Mówię, ona na ten moment, słuchajcie, on się załącza. Pokażę wam, jak to wygląda. Jest bateria włożona. Bateria sprawna, naładowana. Praktycznie chyba na maksa jest. Słuchajcie, zobaczcie. Tu jest opcja powerbanku, żeby go włączyć jeszcze, no to jest tutaj, power on, tak. Tak to wygląda z boku, DC 12V. No i co, no i powinien się włączyć, tylko tutaj trzeba przytrzymać dłużej przycisk któryś. Chyba, że już bateria się rozładowała. A to jest ciekawe, bo tak z ciekawości sobie szybciutko tą baterię sprawdzę. Wyciągnąłem mój, słuchajcie, może nie pierwszy, ale miernik Unite. Ustawmy sobie, słuchajcie, tutaj na razie 60 V. Zobaczmy. No nie wierzę. Rozładowało baterię. To bardzo szybko, czyli coś jest nie tak z tym urządzeniem, skoro tak szybko rozładowuje tą bateryjkę. Słuchajcie, tu powinno być dokładnie 7,4 V. No a nie ma nic. Jeszcze sprawdzę sobie gdzieś jak na jakimś lajonku, czy faktycznie ten miernik jeszcze działa, czy nie. Nie jestem pewny, ale on powinien normalnie, bez problemu pokazywać. No tak, 3,42 na tym lajonku. Także działa miernik. No i rozczarowanie. Słuchajcie, ile to leżało u mnie? Tydzień, dwa? Niecały? I bateria już rozładowana do zera, a miała, słuchajcie, no ponad 7 V, czy tam 6. No to jest ciekawostka, dlaczego tak szybko baterię rozładowało? Nie powinno tak urządzenie szybko rozładowywać baterii, chociaż może dlatego, że tutaj był ciągle power on włączony i to drenowało w jakiś sposób tą baterię. Może, także jeszcze tutaj nie ma co przesądzać. Dobra. Słuchajcie, zróbmy sobie coś takiego. Takie streszczenie. Co tutaj próbowałem? Próbowałem rzucać softa na kartę microSD. Różne wersje, jakie tam na stronie Axisa znalazłem. Zero reakcji. Zawsze po wyświetleniu tego loga stawało w tym samym miejscu. Dalej się nie ruszało. I co? No, próbowałem wszystkiego tak naprawdę. I nic tutaj nie dałem rady wymodzić. Także dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda troszeczkę w środku. Się nie pamiętam, czy widzieliście, jak to wygląda, czy nie. Słuchajcie, ściągamy tą obudowę. Dlaczego boję się dalej tej obudowy, jakby tej płytki wyciągać z tego? Wiecie dlaczego? Bo tak, o, po pierwsze, tutaj, żeby wyciągnąć tą płytę całą, no to mamy z dwóch stron, widzicie to? Z dwóch stron jest tutaj takie coś, trzyma się, to jest dotyk tutaj portów do zasilania, no i mamy tutaj ten przycisk, prawdopodobnie go trzeba po prostu jakby wyciągnąć i wtedy prawdopodobnie tą tutaj osłonkę powinno dać rady się zdjąć. Po drugiej stronie mamy analogicznie prawie to samo, tylko inne gniazda. Też mamy ten suwaczek, który trzeba
najpierw pewnie wyciągnąć, no i potem teoretycznie powinno to dać się jakoś chyba zdemontować. No i gdzie ja mam problem? No problem mam właśnie z wyciągnięciem tej płytki. Ogólnie, jakbyśmy sobie luknęli pod procesor, to zobaczcie, w ogóle ta płytka tam, ona jakby nie dociskała do procesora. To jest tak zrobione. No. Strasznie słabo. Tam powinien albo być jakiś cieniutki termopad włożony pomiędzy tą blaszkę a procesor, bo ten procesor po prostu nie dolega fizycznie do tego chłodzenia, co jest tutaj. To jest takie pierwsze moje spostrzeżenie. No i co? No i nie wiem, jak wyglądają tam dalej jakieś elementy, czy coś na przykład może nie będzie przypalone, czy może, tak jak mi ktoś wspomniał w komentarzu, że często co, pada pamięć, czy tam procesor, warto piny posprawdzać. Na pierwszy rzut oka tutaj ta górna płytka, no nie ma żadnego śladu w ogóle, żeby coś było podlane, coś wypalone, no wszystko funkielnówka. Powiem wam, że no jest to trochę tutaj skomplikowane. Nie wiem, jak to wyciągnąć. Jak to jest tutaj zrobione? Jak oni to powciskali? Czy to coś trzyma? No tutaj śrub już... Znaczy to chyba są jeszcze śruby, które trzymają, tak? Tak, to są chyba dwie śruby. Dobra, trochę już zaczynam wiązać te fakty. To są takie jakby dystanse. Jak je wykręcimy, one w sumie służą jak śrubka, nie? Dokręcająca. I teraz może uda się wyciągnąć to. Także może coś się uda jeszcze wam pokazać. To by było fajnie, ale na pewno nie wyciągnę tego tak, bo to muszę tutaj to z boku powyciągać. No te przyciski przydałoby się powyciągać. Spróbuję tą wypychaczką. Mówię, nie chcę tu nic zniszczyć. No widzicie, już jest trochę problem z tymi. Jak to jest zrobione? No jest na zatrzasku, widać. Łapie po prostu taki ząbek. To na pewno to się wyjmuje w ten sposób, że trzeba to podważyć i to wtedy wyjdzie z tych zatrzasków. Ale nie chciałbym tego jakoś uszkodzić czy coś, złamać. No widzicie, no już jest trudno. No, dlatego chyba się poddam. Nie będę tego rozkręcał. Czy da radę to teraz... Ups. O kurde. Słuchajcie, aha, bo to są tutaj i tu. Jeszcze muszę tylko sprawdzić. Dobra, to wchodzi w to, a to potem tu. Dobra, kurde, jakoś wyszło fuksiarsko. Nie wiem, jak to się stało, ale no zajrzymy sobie, słuchajcie, do środka. Odepnę jeszcze tutaj ten kabelek. Tasiemki też odepnę. Nie sądziłem, że to się jakoś uda. Udało się, ja pierdzielę. Zobaczcie teraz, drugiej strony ja sam nie widziałem. I co my tu mamy? Aha, tu jest ten. Są jakieś piny, które wchodzą do drugiej płytki, takie jak wyłączenie, nie? I powiem wam tak, o, górna płytka. No stan idealny, tu nie ma się do czego przyczepić. Druga strona, tak samo, kondensator 63 V, 120 mikrofaradów, sporo, tasiemki. Warto też, wiecie, na co zwracać uwagę? Na te piny tutaj, czy nie są pozaginane. Czasami zdarzy się tak, że będą pozaginane piny przy wkładaniu i mogą już powodować jakieś dziwne działanie z urządzeniem. Powiem wam szczerze tak. Jakby poszło jakieś przepięcie od tutaj tego poła, no to chyba raczej gdzieś tutaj od tej strony i tutaj by było raczej warto się skupić.
Ja, ale tutaj zobaczcie, jaka kosmiczna technologia. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Kondensator. Zobaczcie, kondensator na górze rezystora jest. Czujecie fazę? Dlaczego to jest tak zrobione? Czy to jest fabrycznie? Czy ktoś może już przy tym modził? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze następną tasiemkę. To jest taka kanapka trzywarstwowa. Żeby dostać się do procesora, no to słuchajcie, musimy jeszcze tą płytę wyciągnąć. A żeby tą płytę wyciągnąć, no to już tutaj podejrzewam, że chyba trzeba te dwie śrubki wykręcić. I być może po wykręceniu tych dwóch. Nie, tutaj znowu trzymają te. Patrzcie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i te dwie śrubki, nie? Teoretycznie powinno analogicznie to pójść tak jak z górną kanapką. Po odkręceniu tych dystansów powinna się teraz ta płytka dać rady wyciągnąć. Zobaczymy. No, nie sądziłem, że tak zabrnę daleko. Już miałem się poddać. A tutaj proszę. No, jeszcze coś trzyma. Patrzę, czy nie ma tutaj żadnych. Ja pierdzielę, co tutaj jest na tym procesorze? Teraz bym chciał wyciągnąć. Ale tu jest, kurde, przekombinowane to wszystko. Dobra, wyciągnąłem tą zaślepkę. Tutaj od przodu. No teraz już będzie trudniej. Teraz chyba powinno dać rady wyciągnąć te boczne. Spróbujmy to ogarnąć. Udało się. Jedna boczna. Ja nie sądziłem, że jakoś tak mi to fajnie pójdzie. No ale teraz tutaj trzeba będzie wyciągnąć tą. Tu już może być problem. Kurde. Ale Jezu, Jacek, wybacz mi, jak coś spierdzielę. Naprawdę. Ale staram się jakoś to, kurde, w miarę tutaj rozebrać. Słuchajcie, tu są dwa piny. Czy to jest jakaś zworka, czy co to? Konektor 1, kon 1. Ale tu nie ma żadnej tej. Nie ma. Po drugiej stronie nie ma płytki, żeby było coś takiego jak tutaj. Że to się na ten. Tutaj na pewno mamy połączenie tych płytek. To jest na bank pewne. No i co? I powoli dostajemy się do serducha tego urządzenia. Teraz przydałoby się tą płytkę. O kurde, wychodzi. To będzie normalnie szał macicy. Ja pierdzielę. Udało się. Odepniemy jeszcze sobie te tasiemki, żeby już mieć problem z głowy. Słuchajcie. Dolna płytka. Jaki tu jest gruby termopad. Zobaczcie, jaki to jest gruba taka guma. I ona jest, słuchajcie, na tym tutaj. To wygląda jak taki chipset, jak mamy w laptopach. A co dokładnie to jest za jakiś model? DT20A1 1133. Pamięć Hynixa. Samsunga jakaś tam też chyba kostka. Dwie kości pamięci. Trzy. Nie, są dwie nawet, słuchajcie, Samsunga. Widzicie, to jest coś pod ten. Pod ten most chyba tutaj. Pamięć. Tutaj Hynixa. No i co wam powiem? No tutaj już wygląda trochę inaczej. Takie są ślady dziwne, jakby było, nie wiem, jakiś klej podlanie. Chociaż to chyba nie jest zalanie. I wiecie, co wam powiem? Tak naprawdę, zobaczcie, mamy tutaj bateryjkę. To jest chyba bateryjka, bo już zwariować można. Pamiętacie tą akcję z tą kamerką Lamaxa, gdzie każdy praktycznie taki laik jak ja myślał, że to jest bateryjka,
a to był super kondensator 3,3 V, który miał tam 0,0008 mikrofarada, czy jakoś tak. A tutaj, czy to jest bateria? Jakie to ma oznaczenia w ogóle? S2, Japan, coś tam. Sprawdźmy sobie tą bateryjkę, plus i minus. Ile tu jest na tej bateryjce? Powinno być na bank jakieś napięcie. I podejrzewam, że tutaj albo 1,5 V, albo 3,3 V. Także sprawdźmy sobie na zakresie 6 V. Ten miernik jest tyle fajny, że możemy sobie bardzo precyzyjnie dostroić te zakresy. No i teraz plus jest po której? Po prawej stronie. Plus jest po prawej, tutaj, na tym pinku. No i uwaga. Nie wierzę. 0 V. 0 V. I teraz jest pytanie. Czy taka bateria może powodować to, że ten system nie startuje? Może. Może czegoś po prostu, może ona zasila jakieś tutaj, nie wiem, zegary, które sterują tym chipsetem i one się po prostu nie załączą, jak nie będzie naładowana. Także, ale jaja, czy ja mam takie bateryjki? I pytanie tylko, ile to jest, jaka to jest dokładnie bateria? Czy 1,5 V? Bo ja coś takiego małego mam, także mógłbym nawet spróbować tutaj włożyć sprawną. Tylko nie jestem na ten moment pewny MS6, coś tam, nie? Słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego. Wiecie co, aż przełożę sondy do Parkside'a, do którego mam chyba nawet większe zaufanie niż do tego miernika, bo no nigdy mnie jakoś nie zawiódł. Jest intuicyjnie tak dziecinnie prosty, że to powinno być dodawane takie Parkside dla dzieci uczących się elektroniki. Coś pięknego, naprawdę. Brakuje tylko pomiaru kondensatorów i byłbym happy. Dobra, jeszcze na tym sobie sprawdzę. No nie ma. Słuchajcie, 0 V. Ale jaja. Korci mnie wymienić tą bateryjkę. Tylko nie jestem w stanie na razie odczytać parametrów jej tutaj. Dlatego sobie powypinam te tasiemki na razie i wiecie co zrobię? Odczepię tą bateryjkę. Zgrzewarkę mam, także będę mógł ją bez problemu zgrzać. Słuchajcie, tutaj nożykiem delikatnie postaram się teraz ten zgrzew odgiąć, tak żeby dostać się. O! Jak ona pięknie odchodzi. Jeden mamy od plusa, drugi od minusa. Czyli najpierw wypadałoby tutaj te zgrzewy oderwać. Bardzo delikatnie to robię. Tutaj z ciekawości pod spodem, co to za układ, że zaklei tak tym. Słuchajcie. Wymienimy tą baterię. Zobaczymy, czy on się załączy. Tylko najpierw rozszyfruję. Zobaczcie. Odłączyłem teraz plus od minusa. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, czy będzie jakieś napięcie. Może jest jakieś zwarcie. Cholera wie. Dobra, jeszcze raz lecimy z tą baterią. Tym razem tutaj na minusie dam sondę i do bateryjki. Nie ma. Ale teraz możemy odczytać, co to jest za model. Już nie ma tego zgrzewu na górze. I zobaczcie, to jest MS621F, coś tam. MS62IF? Dobra, muszę sobie wziąć tą lupkę na razie, moją, magiczną. Sobie nią odczytać. I teraz wam powiem tak, o, to jest MS62IF. Dobra, wpiszmy w Google. Zobaczymy, co wyskoczy w Google z ciekawości. Słuchajcie, znalazłem. Znalazłem już informację na temat tego elementu. Producent Seiko Instruments. Kurde, no wiadomo, Seiko, no przecież są stare lata.
MS621FE dokładnie to jest model. I to jest, co to jest? Bateria ładowalna. Moneta jednoogniowa 3V. Dwutlenek litowo-manganowy 5,5 mAh. Guzikowa. Czyli to jest po prostu akumulatorek 3V, taki malutki. 5,5 mAh. Maciupeńki. I kurde. Czy ja coś takiego mam? Pokażę Wam, co mam w asortymencie, jeżeli chodzi o takie baterie guzikowe. Ale raczej chyba takich nie mam. Ale zobaczycie sobie, co posiadam i czy ewentualnie coś mógłbym, chociaż na chwilę, dać, nie? 3-woltowego oczywiście. Dobra, słuchajcie, tu mam taki asortyment moich bateriek jakiś. ECR 2032. Przydają się do laptopów, jakby coś się rozładowały. Tutaj też mam Duracella. O kurde, to jakieś lepsze już są. A ile one są w ogóle? Chyba 1,5 V. Nie, 3 V. 3 V. Kurde. Fajnie. Jakieś fajne pierścionki, które kupowałem na AliExpressie. W ogóle ten mi się podoba. On jest przepiękny, tylko musiałem go przeciąć, bo za mały rozmiar, słuchajcie, kupiłem. Ale jeżeli chodzi o design, strasznie mi się to podoba. Chciałem kupić jeszcze, ale już usunęli je. Gdzieś widziałem, jak Chińczyk robi odlewy tego. To jest po prostu ręczna robota, słuchajcie. Z tym, że to jest jakiś taki materiał, że po miesiącu czasu to wam się zetrze i słuchajcie, kolor jest taki beznadziejny, że już nie wygląda tak fajnie jak srebro, ale jest niesamowicie, jeżeli chodzi o design, przepiękne. Bardzo mi się to podoba. Zostawiłem sobie jeszcze jednego. Może sobie tam kiedyś założę, jak na jakąś imprezkę czy coś, by się poszło. Słuchajcie, zegarki. To jest mój styl. Tu już nie ma wewnątrz tej całej tarczy. Natomiast jeżeli chodzi o Perfecta, jak ja byłem swego czasu, to już taki będzie off-top trochę, a propos tego filmiku. Jejku, jak mnie ten zegarek zaimponował, jak ja go uwielbiałem nosić. To jest, słuchajcie, to jest mój styl. Coś takiego, nie? Tylko, że tu już mu podpadały te kurde. Takie kurde blaszki, czy co to pokazujące, która jest godzina, nie? No ale to jest, no kocham ten styl, kurde, jest piękny. No i to jest taki prosty, najprostszy Perfect, który nie wiem, czy ma baterię rozładowaną, czy coś tam się z nim stało, nie pamiętam już. Słuchajcie, malutkie bateryjki, patrzcie się, coś takiego. Dwunastka, 23A. To nie chodzi o to, że to jest 23 A wydajność, tylko to jest numer taki 23A, 12 V. I słuchajcie, to jest, wiecie do czego? To jest do takiego miernika samochodowego, malutkiego. O, jeszcze tu jaka czacha, kurde, też swego czasu zamawiałem jakieś takie dziwne rzeczy z AliExpressu. Ale to jest o tyle dobre. Wiecie, co to jest? To tak naprawdę, jak założycie na palucha, ja to założyłem chyba tylko raz i więcej już tego nie zakładałem. Po prostu jest niepraktyczne trochę, nie? Ale tutaj tym otwieracie kapsle. Jak macie piwko czy coś, bierzecie, łapiecie tymi zębulcami tej czachy i pyk, otwieracie kapsel. Testowałem, działa. Ale mówię wam, to jest trochę za duże, żeby tak nosić cały czas. To też fajna sprawa. I co? I jeżeli chodzi o baterie, te guzikowe, to mam coś takiego. Tutaj mam jakąś taką mniejszą. Słuchajcie, tu mam jakąś małą. Tu jest taka podobnej wielkości. Sobie położymy na chwilę na bok. No i tak naprawdę, nie, to już są za duże. Tu już też są jakieś duże. Tutaj jakieś dwie też oddzielone, żeby się nic nie stało.
O kurde, to jakoś miałem ich więcej. Przynajmniej myślałem, że tych mam więcej. Już mi się powoli jakby kończą. Także nie, te są za duże. A76. Ta już jest w ogóle jakaś zielona, wylała się. Jeżeli chodzi o Energizera, to jest też za duża. Jedynie co mam, to tylko taką. Słuchajcie, i to jest jakaś... Zobaczcie. Winnik L7-36F. Ile ona w ogóle ma napięcia? Jak 1,5V, to nie ma co jej nawet tu dawać. I powiem wam, że tak o... 1,5V, no to nie ma jej co nawet tutaj ten wrzucać. Kurde, jak to zrobić? Słuchajcie, co tu zrobić? Jeżeli... Dobra, pomyślmy w ten sposób. Skoro to jest akumulator... Ej! Gdzie ją rzuciłem? Ona może pójdzie do tego zegarka. Właśnie, to totalny off-top już będzie. Taki naprawdę na totalnym lajcie. Potraktujcie to z przymrużeniem oka. Ale skoro tu jest 1,5V, to czy ona będzie mi pasowała do perfekta? Nie, do perfekta są jeszcze mniejsze. Słuchajcie, do perfekta. No kurde. Powiem wam, że zegarmistrzowska robota to też jest niesamowita precyzja. Nie, tu jest ta mniejsza jeszcze. Taka malutka. Także perfekta na razie nie uruchomię. Niech sobie leży. Słuchajcie, no zastanawiam się, co w tej sytuacji zrobić. 3 volty. Gdzie ona jest? Ona jest gdzie? Gdzie ona się schowała, ta bateryjka? Nie tu. Chodzi mi o to, że można by było ją spróbować podładować. No. Słuchajcie, użyję zasilacza serwisowego, ustawię 3 V. Zobaczymy, czy ona podskoczy, czy nie podskoczy. Akurat mam takie cieniutkie szpilki, że się bez problemu podłączę. Także włączę sobie zasilacz serwisowy. Ustawię 3 V. Akurat mam 3,30. 3 V ustawione. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ampery, to ustawię 100 mA. 100 mA. No i dobra. Jest wyłączone. Próba. Działa. OK. I teraz tak o. Minus. I plus był na górze, nie? Czyli minusa daje tutaj do tej, słuchajcie, części i do plusa. No i powiem wam, że nic się nie dzieje. Nie ładuję jej. Zero w ogóle amperów. Dlaczego to się tak dzieje? Nie kumam tego. Słuchajcie, żeby tu nie zrobić jakiegoś spięcia. No normalnie daje do minusa, który jest od spodu, nie? Minus do minusa. Jeszcze raz się upewnię. No spada mi, kurde, i to. Także to działa na 100%, ale przytykając tutaj, tej baterii w ogóle nie ładuje. Nic. Zero reakcji. 3 V, słuchajcie, 0,000 A. Dlaczego? Czy ona jest tak uszkodzona? Teraz dam do tej blaszki od plusa. Ale też nie mam żadnej reakcji. Zastanawiam się dlaczego. Czy dlatego, że idzie to przez ten bezpiecznik w tym zasilaczu? Może nie powinno to iść przez bezpiecznik, tylko bezpośrednio do zasilacza.
Słuchajcie, no nie ma nic, żadnej reakcji. Aż mi się w to wierzyć nie chce. Aż wiecie co, wezmę zwyczajną baterię. Na chwilkę tylko sprawdzę, czy podłączając ją coś się będzie działo. Dobra, wygrzebię tą starą. No musi się coś chyba dziać, tak? Do cholery jasnej. Gdzie jest plus? Plus jest na górze. Dajemy, no i do minusa. No i tutaj skoczyło. Okej, tu już, no widać, że to działa. Tu już spadło napięcie, poszły ampery. Także no to działa na pewno. I powiem wam tak o, dlaczego nie działa tutaj? Spróbuję jeszcze pod spód dać tą, słuchajcie, sondę. Nie, tak jakby po prostu była przerwa w środku tej baterii. Wiecie? Ta bateria jest po prostu uszkodzona. Totalnie jest rozładowana. Słuchajcie, rozładowana jest, raczej rozładowana, zepsuta jest, w ogóle nawet ten zasilacz serwisowy nie reaguje na podpięcie tutaj, cokolwiek. Także w tym wypadku zrobię tak, o, zakończę na tym odcinek, skontaktuję się z moim szanownym kolegą Jackiem, zapytam się go, co robimy w tej sytuacji, czy mam zamówić taki akumulatorek. No i jak przyszedłby, to czy po wlutowaniu zmieniłoby zachowanie tego urządzenia? Jak myślicie, czy to jest przez tą bateryjkę? Być może ona tutaj steruje jakimś zegarem, który no bez napięcia po prostu nie ruszy, tak? I tyle, a tu mamy gdzie? Jakby się popatrzeć, tu jest bateryjka, tu mamy jakiś stabilizatorek napięcia, któremu też możemy się przyjrzeć oczywiście. I koło tego, pewnie po drugiej stronie będą jakieś te kwarce. No mamy tutaj jednego takiego koleżkę. Z12, 12 MHz chyba. Tutaj jest drugi jeszcze, słuchajcie. No i co, i ten może być od tego 357 1117 stabilizatorek 1117, widzicie to? Także tutaj można by sobie posprawdzać te napięcia przy okazji, czy one są w porządku. A tak naprawdę to tutaj jest wyświetlacz tylko podpięty, tak? Pod te dwa. Czy pod te dwa. A myślałem na początku, że tutaj to dolega do procesora, jakby tego chipsetu. A to nie. Tutaj jest na tym. Zobaczmy sobie z ciekawości, co to jest za układ. Kurde, tu też jest ten. Patrzcie się. DT10A7. DT10A7. Położę z powrotem tego termopada. DT? A gdzie był ten DT jeszcze jeden? Czy mi się zdawało? Coś mi się chyba zdawało. Dobra, jeszcze raz rozkminię tą płytę tak o, w ten sposób, że to łącząc tutaj z tymi, podpinając zasilanie, mogę sobie sprawdzić, czy ten stabilizator działa, czy nie działa. Dobra, w ten sposób. Tu jest tylko wyświetlacz, czyli możemy sobie testować tą płytkę w formie takiej kanapeczki.
No i kurde, tam by przydało się naładować. A jestem ciekawy. Nie, to nie pójdzie, bo jest tutaj. A, tutaj jest DT. Słuchajcie, zobaczcie, bo to są. Ja się zastanawiałem. Tu jest jeden układ DT w formie takiego scalaka. No i ten tu też DT 20A1, a ten jest DT 10A7. Taka mała różnica, nie? Czyli dwa mamy takie DT, jakieś ten układy. Nie wiem dokładnie, co w tej chwili one tam robią. Słuchajcie. Dobra, nie ma co tutaj kombinować na razie. Nic nie będę ten robił. Kończę tą część. Dzwonię do znajomego. Zapytam się go, co robić w tym wypadku, czy zamówić taką bateryjkę. I po prostu wymienimy i zobaczymy po złożeniu tego potem, czy on się włączy, czy nie włączy. Napiszcie w komentarzu, czy to może być przyczyna niewłączania się tego urządzenia. Taka pierdółka, bateryjka 3V, co ona tam zasila? Nie mam pojęcia tak naprawdę. No ale być może jest ważna i po prostu nie wystartuje nam cały systemik. Dobra, kończę, pozdrawiam, trzymajcie się. Miłego dzionka, udanych napraw. Trzymajcie się.